Nie ma pytań, dziękuję. Dobrze, więc tak, dzisiaj mamy trening, nie będę mówił sesję treningową, bo to tam Gorzowie się przyjęła, u nas nie. Mamy trening o 17, to o 17 i zawody 17.30 w niedzielę. Jedziemy dalej tym samym cyklem, który jest sprawdzony. Te treningi odbywają się w naszym gronie, bo wiadomo, że jest Grand Prix i Hancock i Lindgren nie mogą uczestniczyć w treningach. Dzisiaj jeszcze nie będzie Sęgotu, nie będzie Dudka, bo Dudek ma wstępować na nim. Wczoraj był dwojgowy w Szwecji. Anglii miał jeździć wczoraj za Anglii. Dzisiaj ma jeździć. Wczoraj też deszcz padał, także tak to wygląda. Skład jest taki sam, jest niezmieniany na razie. Pomimo tego, że obserwuję w Ersenach, jak jeździ w liniach innych, ale na chwilę obecną nic nie zostanie zmienione. Bedard to silniejszy rywal niż Gorzów, czy słabszy, czy nie może tego zrobić? Myślę, że teraz już nie ma sobie zespołu, bo wszystkie awansowały do półfinału i każdy drogę tam jakoś przebrnął. My mieliśmy chyba najcięższego rywala w ćwierćfinale, którego wykonaliśmy. Myślę, że tak samo się przygotowuje. Nie ma to jakichś wyjątków, że czy przyjechałby Leszno, czy Toruń, czy Wrocław. Nam to nie robi różnicy. Jedziemy swoje i chcemy jak najwyżej tutaj wygrać, żeby ze spokojem pomieszczono się wążowo. Jak pan mógł Wrocław z tą drużyną ocenić? Ja myślę, że tak, ale to nie jest słaba drużyna, bo pokazali to na początku sezonu, że potrafią jechać. Niemniej jednak ten mecz będzie zupełnie innym meczem niż ten z początku roku, gdzie mieliśmy mało treningów na to, że goście wykorzystali ZZ-kę do Świderskiego całkiem udanie. I myślę, że Wrocław też już nie jest tą samą duszą, co z początku. A my co powolutku, przepraszam, tak dochodzimy do tej mistrzowskiej formy. Co pana słowa Marka Cieślaka, rozmawiałem z nim godzinę temu, powiedział, że mieliście dużo szczęścia i dużo fuksa, że wyeliminowaliście Stal Gorzów. W sporcie trzeba mieć szczęście i tyle, a fuks, ja wiem, czy to był fuks. Wygraliśmy i tyle i zamknijmy. Zobaczymy za dwa tygodnie czy za trzy, jaki będzie rezultat naszych potyczek i wtedy będziemy mówić, kto miał fuksa, kto nie. Ten mecz będzie trwał trochę dłużej niż wszystkie wcześniejsze, no bo jest równoległa transmisja z Leszna i Zielonej Góry. Myślę, że to może mieć jakiś wpływ na sportową postawę, no regulaminowo i tak 3 minuty przerwy, tak? Tak, bym z głowy leciał. No to jest tak, że nasz mecz jest na 17.30, a o 18.00 chyba. Lepszy. Także myślę, że tam jakieś już parę biegów pójdzie naszych, potem będą na zmianę puszczali, nie wiem jak to może wyglądać. Ja widziałem to w Sky'u, wyglądało to fajnie, bieg po biegu był, jeden bieg tutaj, kończył się jeden, wyjeżdżali do następnego wyścigu, fajnie wszystko było zrobione. Myślę, że troszeczkę późno jest na takie nowości. Mogli to przeprowadzić gdzieś tam w rundzie zasadniczej, jak to wygląda. A teraz no to trochę kibiców może powkurzać, no, jeśli będzie się to wszystko tak wyróżniało. Plan jest taki, że tam finałowe biegi będą w głównym wydaniu wiadomości. No to super. Przed biegiem na 20. Czyli zakładamy, że około 2,5 godziny potrwają. No ale dla naszych kibiców to nie jest problem, bo są znani i świetnie się mały na stadionie i jest okej. Okay. Jest jakiś plan minimum na niedzielę? Nie ma planu minimum. Trzeba wygrać jak najwyżej, jak się nie da, to wygrać tu i tam i tyle, no i tak będzie. Już jest wiadomo, na 100% pewne, że rewanż we Wrocławiu będzie 12? No, nie wiem, czy na 100% pewne. My proponujemy taką datę 12. Jest to dzień po Grand Prix Wojens. Dlatego, że wiadomo, 5 są różne mistrzostwa seniorów i tam startuje i Dudek, i Janowski, i bodajże też Anderson. Także na pewno Wrocław nie chciałby jeździć 5, no i też nie. Kamil ma napisać pismo właśnie z propozycją na 12 w Wrocławiu. Znaczy te pisma już poszły, czy jakby... No to jak poszło. To się też już na to się już toczy. Jak się toczy, to będzie dobrze, jak będzie 12. Na razie trzymajmy kciuki za to, żeby tam nie padało w Goriczan przede wszystkim, tak? Bo przy najbliższe tam 24 godziny tam są bardzo ciężkie. No u nas też pogoda nas nie rozpieszcza, bo patrzyłem na prognozy i też ma... I dzisiaj miało padać, padało też nocy i jutro ma padać, także myślę, że... Goriczan to jest taka specyficzna tam pogoda i otrzymajmy się, żeby tam też nie padało. Miało być też, miało być opady przed meczem z Gorzowem. Też ich nie było i to chyba nie było, to co nie było.
Zgorzów wyeliminowany. No właśnie, pytanie, a ten trochę nie pokrzyżuje pan, jeżeli chodzi o to, no bo Zgorzowy nie był chyba do końca takie, jak chcieliście w 100%. No tak, to nie był tak, no bo nie można było ciężkich maszyn rzucić na metro, tylko takie trochę lżejsze, no bo bez względu na pogodę, żeby jedną mecz miało być, bo to są straszne koszty, jeśli jest mecz odwołany. A myślę, że tutaj te prognozy są na tyle takie, że troszkę popada, troszkę nie zaszczędzimy na wodzie przynajmniej.